Edukacji Narodowej w Przedszkolu Publicznym nr 8. Zawsze wspaniała uroczystość. Dzisiaj piękne wiersze, piosenki i też tacy goście. Gościmy zawsze na Dzień Edukacji Narodowej nie tylko naszych pracowników, ale także emerytów, których tutaj mamy w przedszkolu. W tym roku też przywitaliśmy nowych emerytów, których odeszli na emeryturę nauczyciele i panie z obsługi w tym roku. Ale gośćmi specjalnymi dzisiaj była pani burmistrz, pani Agnieszka Rynkiewicz i pan Wiesław Szymczyk, naczelnik Wydziału Edukacji. Poprosiliśmy ich, żeby ten dzień uświetnić, bo oczywiście słowa i piosenki dzieci wzruszyły nas bardzo. Byliśmy pełni pozytywnych emocji, które nam dają naprawdę wspaniałą energię do pracy. Ich wdzięczność, ich radość daje nam naprawdę takiego, bym powiedziała, kopa do pracy i to po prostu daje nam na całe życie takie zadowolenie. Natomiast to, że jesteśmy dodatkowo jeszcze spotykamy się z pracownikami, którzy tutaj pracowali i możemy z nimi porozmawiać o naszej placówce, o jej rozwoju. Także to, że spotykamy się z władzami, które także są zadowolone z naszej pracy i no, uświetniają ten dzień nie tylko nauczyciela, ale właśnie Dzień Edukacji Narodowej. Pani Andryszka to prytny głowę, która umie zawsze zrozumieć. Całemu gronu pedagogicznemu tego przedszkola, wszystkim aktualnie pracującym i tym osobom, którzy przez lata oddawali swoje serce tej misji wychowywania naszych najmłodszych Jaworzan, składam serdecznie podziękowania. Dziękuję za ten trud włożony w wychowanie, zakształtowanie postaw naszych już najmłodszych, za to serce okazywane, za to zastępowanie mamy i taty na tym początku drogi edukacyjnej. Dziękuję. Tak, tutaj moi drodzy, zawsze przynosimy wam też coś słodkiego. Dzisiaj tutaj dodatkowo tutaj dla wszystkich pań przynieśliśmy prezent, ale nie zapomnieliśmy o was i taki słodki poczęstunek dla was wszystkich. Proszę. Za ten piękny występ. Dziękuję. W imieniu dzieci. A ja, pani dyrektor, ja dodam, ponieważ jest takie piękne słońce, życzę tego słońca, żeby zawsze świeciło nad przedszkolem. Dla wszystkich państwa, pracowników, państwa emerytów, życząc również zdrowia, pomyślności, no i spełnienia marzeń. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Edukacji. Dziękuję. Proszę powiedzieć, dzisiaj taka miła niespodzianka? Bardzo miła, bardzo miła. Podobały się występy? Bardzo i w ogóle z dreszczykiem emocji się ogląda to wszystko, bo już się nie pracuje, a żal tych lat. Żal być na emeryturze? Tak, żal naprawdę. Bo praca to jest życie. Dzieci przede wszystkim, nie? To jest radość. Tak, bardzo miła, bardzo się cieszę i co roku właśnie przychodzę na taką niespodziankę, bo tu przepracowałam ho, ho, ho. I no i także bardzo miło. Dziękuję bardzo. Jestem zaszczycona, bardzo. Chociaż co roku tu jesteśmy, ale naprawdę wyjątkowo w tym roku jest bardzo ładnie, bo jest władza nasza. Z tego się bardzo cieszymy.